Dziś opowiem wam o kilku magicznych zaklęciach na maszyny CNC. A tak naprawdę to nie. Zdradzę wam kilka mega przydatnych makr, które możecie zaprogramować w swoich maszynach, chociażby przy użyciu GCode Sendera, który wykorzystuje właśnie GRBL do sterowania maszyną. Generalnie zaczniemy od takich najprostszych, ale bardzo przydatnych narzędzi. Mianowicie G92. G92 jest to kod, który umożliwia nam Wyzerowanie bądź też nadanie konkretnych wartości poszczególnym osiom. Możemy podać kod. G92 i przydzielić mu chociażby X0, Y0 bądź Z0. Dzięki temu nie musimy Fusion przypisywać dodatkowych wartości dla poszczególnych offsetów. Przypisujemy sobie makro G92 do przycisku w GRBL, chociażby w G-Code Senderze, i w tym momencie jesteśmy w stanie sobie bez najmniejszego problemu przypisać konkretne parametry położenia naszego frezu. Kolejnym ciekawym kodem, który warto będzie sobie przypisać do naszej maszyny, będzie G28 oraz G30. Są to wartości parametrów położenia naszego wrzeciona w pamięci EPROM naszego Arduino. W momencie, kiedy potrzebujemy wyzerować sobie położenie naszego detalu, Wystarczy, że wybierzemy sobie G30.1 i tam zapiszemy sobie pozycję, która nas interesuje. W tym momencie, nawet gdy zdarzy się awaria prądu albo gdzieś będziemy mieli coś źle, wadliwie zamontowane, detal nam się przesunie i będziemy musieli z powrotem wrócić z nim do pozycji zerowej, G30 przywoła nam z powrotem nasze narzędzie na to miejsce zera. Ma to też ogromną zaletę w sytuacji, kiedy mamy do wykonania kilka, kilkanaście powtarzalnych elementów, wszystkie. Z nich będziemy kłaść dokładnie w tym samym miejscu. No i w tym momencie takie G30 przywołuje nam z powrotem pozycję naszego narzędzia w konkretne miejsce na naszej maszynie. Ostatnim elementem, o którym chciałbym wam powiedzieć, będzie to taki zestaw. Komend, które mamy w, do wpisania w naszej maszynie. Ja pokrótce postaram się Wam opowiedzieć tak naprawdę, co one robią i do czego służą w naszym konkretnym makrze. Cóż ono robi, ono przede wszystkim. Zeruje nam wysokość narzędzia i wraca samym wrzecionem w dokładnie to samo miejsce, z którego wystartowało. Wystarczy, że w Fusion będziemy nasze zero mieli dokładnie w tym samym miejscu co początek stołu, czyli płaszczyzna naszego stołu i w tym momencie dokładnie będziemy w stanie tak zaprogramować nasze narzędzie, żebyśmy byli w stanie nie przejmować je totalnie Z. Co tu się dzieje? G59 jest to nic innego jak Przełączenie się na inną płaszczyznę obróbczą. G10L20P0, X0, Y0 jest to zaprogramowanie położenia. Zerowego dla płaszczyzny aktualnej, czyli P0. Następnie przełączamy się z powrotem, czyli G54, na naszą płaszczyznę aktualną. G28, czyli to jest to, o czym Wam wcześniej powiedziałem. Wracamy do wcześniej zaprogramowanego przez nas miejsca, w którym znajduje się nasz czujnik wysokości narzędzia. Kolejna rzecz: mamy komendę G383Z-45F200. Jest to nic innego jak poszukiwanie tak zwanej touch proby która będzie po prostu sczytywać nam informację o tym w którym miejscu zatrzyma się nasz frez na naszym czujniku położenia narzędzia. Następnie zapisujemy informację G92 Z18,7. Dokładnie tyle wysokości ma mój czujnik położenia narzędzia. Po czym przechodzimy z powrotem na G59 i wracamy na nasz X 0, y0, czyli do tej płaszczyzny, do, tej, do tego położenia, które sobie wcześniej zapisaliśmy. Jest to bardzo sympatyczna, precyzyjna metoda pomiaru narzędzia i co jest najważniejsze. Ustawiamy sobie X0, ustawiamy sobie Y0, a położenie Z tak naprawdę robi nam się samo. Bo od tego momentu, po przeprowadzeniu tej procedury, automatycznie maszyna wie dokładnie ile narzędzie, jak daleko znajduje się od stołu. Oczywiście większość tych rzeczy, o których Wam mówię, znajdziecie również na stronie modelowanie.org, tam też opisuje różne właśnie ciekawostki związane chociażby z modelowaniem Fusion. Ten czujnik myślę, że też wrzucę, chociaż zastanawiam się mocno nad tym, żeby wrzucić go do jakiejś sprzedaży, nie wiem, może na Alixa. Tak, żeby każdy z was mógł sobie taki czujniczek gdzieś tam zamówić. Dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego w ogóle mieć. E, ostatnia rzecz, o której chciałem jak zwykle powiedzieć, to bardzo serdecznie podziękować moim patronom. Cieszę się, że ciągle jesteście, cieszę się, że ciągle mnie wspieracie. E, bardzo mi się serduszko raduje, gdy widzę, że wasze grono ciągle się zwiększa. E, tymczasem żegnam się i już mam koncept na następny odcinek, ale o tym ciarza. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.